Rozpoczynamy czwarty, przedostatni już dzień Golgoty Młodych, zatytułowany Wieczernik. Wszyscy żyjemy dzisiaj jeszcze wczorajszym słowem ojca Tomasza Nowaka, pokrzepiającym i zdecydowanie dającym do myślenia. Przed nami dzisiaj Eucharystia, świadectwo Marcina Jakimowicza oraz wieczorne nabożeństwo. Bóg zaprasza nas bardzo do relacji. On wybrał sobie na naród wybrany kogoś, kogo nazwał Izrael. A Izrael to nie znaczy pobożnie padający na kolana, czy pięknie śpiewający pieśni w serpelicach. Tylko Izrael to znaczy walczący z Bogiem, czyli mocujący się z Bogiem. Czyli ja sobie wyobrażam, że to jest taki casting jak, nie wiem, Voice of Poland, nie? Czy jakiś idol i Bóg mówi, jest parę narodów i jest jeden naród, mówi... Izrael, nazywamy się walczący z Bogiem, Bóg mówi, wybieram was. Oni mówią, tak, ale my się nazywamy walczący z Bogiem i to nie wraz z Bogiem, tylko przeciwko Bogu, a Bóg mówi, ja wiem, że tak się nazywacie, ale chcę was mieć w drużynie, nie? Oni mówią, Boże, ale my naprawdę będziemy z tobą walczyć i cały Stary Testament pokazuje, że walczyli i dzisiejsze jakby to, co jest rzeczywistość współczesnego Izraela też pokazuje, że walczą. A Bóg mówi, ja wiem, że będziecie walczyli, ale mi to nie przeszkadza, nie? Że będziecie moim ukochanym narodem. I co? Jeśli Bogu nie przeszkadza to, że mówi, że naród, który się nazywa mocujący się z Bogiem, czy walczący z Bogiem, Bóg określa źrenicę mojego oka, to znaczy mówi, że Izrael to jest źrenica mojego oka i on daje taką obietnicę, ktokolwiek by przeklinał Izraela, ja go będę przeklinał, a ktokolwiek będzie go błogosławił, otrzyma błogosławieństwo, no to znaczy, że miłość Boga jest szalona. Dzisiejsze nabożeństwo wieczorne było niejako podsumowaniem te kilka dni, które przeżywamy z Panem Bogiem, szukając Jego bliskości, takiej głębokiej relacji z Panem Bogiem. Całe to nabożeństwo było na podstawie właśnie słów, niejako powróciliśmy do tej Kany Galilejskiej, gdzie Maryja jest z nami, gdzie jest Jezus, gdzie jest blisko, gdzie chce z nami przebywać, z nami żyć. I to właśnie Maryja niejako właśnie... kieruje nas wzrok na Jezusa, prosi Go,
dostrzega nasze braki i prosi Go o pomoc. I tego doświadczyliśmy dzisiaj na nabożeństwie. Sam Jezus chętnie przychodzi, by właśnie dać nam, napełnić nas jakby w pełni swoją łaską, swoim błogosławieństwem, abyśmy mogli cieszyć się, że jesteśmy Jego dziećmi, jest Jego przyjaciółmi, jesteśmy Jego rodziną. I to był czas, w którym chcieliśmy tego doświadczać. Jezus był pośród nas, to On był między nami. I oby tak Pan mógł dalej nam błogosławić. Dziękujemy Ci, Mario, że towarzyszysz nam, że uczysz nas, jak mamy żyć, by Chrystus był uwielbiony w naszym życiu. Na sam koniec przed nami również koncert zespołu Golgoty Młodych, w którym usłyszymy prawdopodobnie wszystkie dotychczasowe hymny. Jako że jest to 10. edycja, to przed nami 10 hymnów Golgoty Młodych.